Kobiecy wzwód. Zastanawiam się, jak wysoki jest odsetek, zwłaszcza wśród tej męskiej części publiczności, która po przeczytaniu frazy kobieca erekcja z otwartą szczęką, zastanawia się właśnie, czy nie będę przypadkiem obracał się dziś w delikatnych tematach z kategorii gender. No, nie do końca. Bo jak zwykle będziemy obracać się jedynie w sferze tematów prostych i przyziemnych. Co też, jak już się przekonaliście, wcale nie musi oznaczać, że nie będzie niespodzianek. Pierwszą jest oczywiście to, że kobiety również wyposażone są w takie struktury tkankowe, które umożliwiają im osiąganie różnego rodzaju erekcji. I wszyscy ciekawi szczegółów będą dziś mieli świetną okazję, żeby dowiedzieć się na ten temat nieco więcej. Będzie o budowie morfologicznej organu oraz o funkcji, jaką tytułowa reakcja spełnia w procesie reprodukcyjnym. Następnie w części ujmę to bardziej praktycznej, porozmawiamy o wszystkich szlakach prowadzących do jej wywołania. Niektórzy mają już czerwone uszy, także najpierw rozładujmy to napięcie i zacznijmy od małego wprowadzenia, również historycznego. Bo to nie jest tak, że tylko dzisiejsze pokolenia mają tu braki wiedzy. Erekcja jest określeniem stanu, w którym ciała jamiste danego narządu wypełniają się krwią. Skutkuje to zmianami w jego właściwościach fizycznych oraz intensywności odczuwanych w nim bodźców sensorycznych. Tyle wiedzą wszyscy, choć kojarzy się to oczywiście z męską trąbką. Trochę tak, jakby panowie przywłaszczyli sobie to słowo. Tymczasem jest to tylko termin, sugerujący dosłownie prostowanie się czegoś i sztywnienie. Nie ogranicza się tylko do penisa. Erekcje mogą osiągnąć np. brodawki sutkowe. A podobne ciała jamiste jak w penisie znajdują się m.in. w łechtaczce, która jest główną bohaterką dzisiejszego materiału. Dziś pewne fakty o niej mogą co najwyżej wywoływać zdziwienie i ciekawość. A jeszcze wcale nie tak dawno temu, bo do XVII wieku wręcz podważano jej istnienie. Oficjalnie odkrył ją niejaki Regnier de Graaf i tym oto rysunkiem przedstawił w swojej pionierskiej publikacji naukowej. Inni natomiast specjaliści z całego świata łechtaczek nienawidzili, a okaleczanie kobiet jest niestety aktem barbarzyństwa praktykowanym do dziś. Bo teoretycznie, erekcja łechtaczki, czy też innych kobiet, Organów nie jest przecież potrzebna w kontekście tworzenia potomstwa. Ale czy na pewno? Przeanalizujmy sobie budowę organu, konkretniej samej łechtaczki, oraz struktur znajdujących się w jej sąsiedztwie. Jak widać, XVII-wieczny specjalista odwagi miał sporo racji, przedstawiając na swoim rysunku dwie sporej długości odnogi. Odnogi te znajdują się dokładnie przy samych kościach łonowych oraz bardzo ważnym w kontekście osiągania damskiej erekcji mięśniu kulszowo-jamistym. Odnogi te trochę wyżej, skupiając się w kształcie odwróconej litery V, kończą się w postaci charakterystycznej wypustki, jedynej widocznej części łechtaczki. To z nim większość społeczeństwa utożsamia, cały termin. W medycynie nazywa się go trzonem łechtaczki, który przechodzi w napletek. Od zewnątrz otula go spojidło warg stromowych wewnętrznych, które niedawno określało się jeszcze mianem warg stromowych mniejszych. Co widzimy na załączonej grafice, budowa łechtaczki bardzo przypomina tą penisa. Tworzy je również podobna tkanka zwana ciałami jamistymi. Różnica polega tu przede wszystkim na rozmiarze między męskim a damskim organem. I dla większości mężczyzn przedstawiona tu nie jest do końca adekwatna. Cała łychtaczka ma bowiem zazwyczaj od 10 do 15 cm długości. Jest to oczywiście więcej niż większość z Was mogła zakładać, natomiast sami trzon mierzy najczęściej do dwóch. Zdarzają się oczywiście dłuższe i krótsze trzony, co też nie powinno być powodem do niepokojów. Co może być natomiast nieco kontrintuicyjne, to że łychtaczka ma prawie dwa razy więcej zakończeń nerwowych niż penis. Prawie, bo stosunek ten wynosi 8000 dla penisa, i nawet do 15 tysięcy dla łechtaczki. Choć tu warto dodać, że sami wystający trzon ma około 8 tysięcy takich receptorów. Odbierają one bodźce sensoryczne i transportują je poprzez tzw. nerw sromowy. Przypomina z wyglądu wiązkę o grubości około 3 mm. To tak tzw. nerw mieszany. Czyli tworzą go włókna dwóch rodzajów: czuciowe i ruchowe o charakterze współczulnym i przywspółczulnym. Warto to zapamiętać, bo będziemy do tego wracać. Ale co to oznacza? To, że poza obsługą czuciałych taczki lub penisa umożliwia on pracę mięśni zapewniających erekcję. Poza tym w pewien sposób pozwala nam na poruszanie się i cały szereg innych czynności. Większość sygnałów o bodźcach sensorycznych zatrzyma się na poziomie rdzenia kręgowego, skąd następnie tym samym nerwem wysłany zostanie sygnał zwrotny bezpośrednio do mięśni kontrolujących erekcję. Dalszą drogą wysłany też zostanie sygnał do mózgu, dzięki któremu mamy pojęcie, co dzieje się w naszych strefach erogennych. Erekcja taczki jest jednym z głównych objawów fizycznego i psychicznego. Pod cenia seksualnego kobiety. I pomimo wielu znaczących podobieństw z męską, proces ten inaczej rozkłada się u kobiet w czasie. Penis jest w stanie napełnić się krwią niemal natychmiastowo. Reakcja ta bywa wręcz momentami niespodziewanym i niekoniecznie pożądanym gościem. Natomiast łechtaczka powiększa swoją objętość najwcześniej po 20 sekundach od otrzymania bodźca. To głównie identyfikacja emocjonalna bodźca prowadzi do uwolnienia się cząsteczek azotu. Wówczas ciała jamiste wypełniają się krwią, a łechtaczka powiększa się nawet dwukrotnie. Kolejną różnicą pomiędzy męską a damską erekcją jest fakt, że łechtaczka wraca do rozmiarów nominalnych już po upływie 5 sekund od szczytowania. I warto jeszcze zostać przy tym wątku. Bo tak jak w teorii to, co dzieje się w mózgu, nie jest konieczne do powstania erekcji, to jest też na tyle istotne, że samo w sobie jest jej szlakiem. Bodźce sensoryczne to nie tylko dotyk, to również to, co widzimy, czy to, co słyszymy. Zapach również jest jednym z nich. Kombinacja wszystkich czynników odpowiednim dla indywidualnych preferencji natężeniu wywołuje emocje. Wyrzut neuroprzekaźników jak dopamina oraz uwolnienie się hormonów takich jak Cytocyna buduje proporcjonalny sygnał i przyczynia się do wywoływania pożądanej przez nas reakcji. Podsumowując, wiemy, że uzbrojona w receptory dotyku łechtaczka wysyła sygnały do rdzenia kręgowego, który umożliwia strukturom jamistym osiągnięcie erekcji. Natomiast nasz mózg przetwarza te informacje i wywołuje odpowiedź emocjonalną, która może wzmocnić lub osłabić proces. Dlatego najlepsze wyniki daje praca na wszystkich frontach. Ale wracając do pytania sprzed około dwóch minut. Wiemy też, że do zapłodnienia potrzebne jest jedynie przejście plemnika przez ścianki komórki jajowej. Więc w teorii można całkowicie pominąć ten trakt i dla reprodukcji po prostu skupić się na dostarczeniu męskiego materiału biologicznego w drogi rodne. Z drugiej strony erekcja łychtaczki idzie w parze z erekcją kolejnej struktury. Na grafice przedstawiającej budowę waginy niemal na pierwszym planie widzimy bardziej objętościową od Opuszkę przedsionkową. Ta, równolegle do łechtaczki, zwiększając swoją objętość, wywołuje skurcz mięśnia opuszkowo-gąbczastego. Efektem tego jest zmniejszona drożność kanału pochwy. Innymi słowy, w sytuacjach romantycznych pochwa zaciska się wokół prądzia, co choć nie jest w tym kontekście konieczne, to istotnie ułatwia prokreację. I tak jak kiedyś dywagowano, czy łechtaczka w ogóle istnieje, tak dzisiaj również to zagadnienie bywa tematem ożywionych dysput. Tym razem pod tytułem czy bardziej pomaga to mężczyźnie czy też kobiecie. Ale na tym nie koniec, bo w pewnym momencie ilość bodźców prowadzi do skurczów coraz większych ilości mięśni w obrębie dna miednicy. Stają się jeszcze bardziej intensywne oraz przybierają charakter rytmiczny, umożliwiający plemnikom szybki i bezpieczny transport do przystanków macicy, gdzie czeka na nie komórka jajowa. W nagrodę w mózgu kobiety zaczyna się wówczas prawdziwa impreza dla istoty szarej, w towarzystwie wydzielanych przez przysadkę endorfin oraz zwiększonej aktywności. Neuroprzekaźników powoduje to coś w rodzaju fazy. Dochodzi też niemal do całkowitego zahamowania aktywności tej części mózgu, która odpowiada za naszą kontrolę i przewidywanie konsekwencji. PS wyłącza się ona również u mężczyzn. Przyspiesza też praca koryczołowej, która paradoksalnie w innych sytuacjach reguluje odczuwanie bólu. I to prawdopodobnie to tej nagrody do dziś tak bardzo boi się wielu ludzi i to pomimo faktu, że reakcja ta ma ewidentnie korzystny wpływ nawet wyłącznie w kontekście potomstwa. Na mapie kobiecego ciała znajdziemy też inne miejsca, szczególnie unerwione, które pośrednio lub bezpośrednio są w stanie zwiększyć intensywność omawianych dziś reakcji. Niektóre znajdują się nawet na tym samym nerwie i w bliskim sąsiedztwie łechtaczki, a inne same wchodzą w stan erekcji. Nie będę już natomiast rozwijał tego wątku dalej, przynajmniej nie dzisiaj, bo za bardzo odbiegalibyśmy od meritum materiału, a ten poświęciłem przede wszystkim mechanice i pracy podczas osiągania stanu erekcji. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.